Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy sobie partię graną w Mistrzostwach Warszawy w 1997 roku, w piątej rundzie tych Mistrzostw Warszawy. Moim kolegą był Tomasz Kaliszewski, bardzo ostro grający, sympatyczny zawodnik. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że już 15 lat później graliśmy w jednej drużynie, która najpierw się nazywała w drużynie dinozaurów. Jeden z takich dinozaurów, inny Tomek wymyślił, nasza drużyna się nazywała, mówię wyraźnie, Parazaurolow Izabelin. Izabelin, taka piękna miejscowość pod Warszawą. Parazaurolow Izabelin, a potem się nie przenieśliśmy i graliśmy z powrotem w Uniwersytecie Warszawskim, w klubie uczelnianym. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że Tomek oczywiście był silnym punktem drużyny, ale nie to jest ciekawostką. Bez względu na to, gdzie graliśmy, czy graliśmy w Izabelinie, czy w Chylicach, czy gdzieś tam, czy w środku Warszawy, czy było lato, czy zima, Tomek na mecze przyjeżdżał na rowerze. Tomka też pozdrawiam. Tu nam się udało zagrać taką partię w obronie merańskiej. Dla tych, co to chcą wiedzieć, co to jest obrona merańska, otóż taki był szachista Akiba Rubinstein, który we włoskiej miejscowości Merano, Meran można mówić, czarnymi wymyślił. I ponieważ tam rozegrano trochę takich partii, tu nie ma znaczenia, że jest E6, istotą jest, że jest C6 i E6. Istotą jest, że jest C6 i E6, to niektórzy współcześni inteligenci nazywają to wariantem trójkąta. No cóż, chyba jedyna figura geometryczna, jaką znają, trójkąt. No ale tak nazywają. Nie wolno im zabronić. Ja staram się przekonać, że to jest niepotrzebny byt, mówienie o trójkącie tu, no ale przechodzimy. Teraz posunięcie E3 może prowadzić, jest niebezpieczne, do wariantu merańskiego. Skoczek F6, skoczek F3, skoczek BD7. Teraz antymerańskim posunięciem jest hetman D3. Antymerańskim, który no, nie dopuszcza. Natomiast po ruchu goniec D3 wchodzimy w warianty merańskie. Goniec D3, B5, goniec D3 i tu Tomek zagrał goniec B7. Jest to jedno z odgałęzień, można grać A6 i C5. I to są strasznie ostre warianty. Atak Reynoldsa, atak Relsztaba. Relsztaba, jak ten pion idzie do E5, Reynoldsa, jak ten idzie do D5, tak mi się wydaje, że nie pomyliłem. Tutaj Botwinnik grywał, się ofiarowuje, skoczka na B5, tam się bierze, nie będę tego pokazywał, nie to jest tematem. Więc po goniec D3, a trzeba odejść na D3, Tomek zagrał goniec B7, takie inne odgałęzienie. Myślę, że przyjdzie czas, to omówię i obronę merańską, tylko jak Państwo wiecie, no, kodów debiutowych jest 500. Niektóre kody, a obrona merańska to nie jest na jedno posiedzenie. Nie jest na jedno posiedzenie. A doba ma tylko 24 godziny. Roszada. B4. No koń dziś musi iść. Gdyby ktoś myślał, że to jakieś takie wygłupy, ale nie. Partia poszła w świat i już później w turnieju 17 kategorii Boris Gelfand przeciwko Hindusowi Anandowi, taki był, Wajkanze. Nawet w pół roku później partia trafiła i powtórzył, wzmocnił grę białych, skoczek E4, E4, ale co ciekawe, Gelfand grywa obronę marańską czarnymi, więc był znawcą, dlatego może nie zagrał najlepiej, ruch w tekście jest dobry, skoczek A4, czarne i tak chcą zagrać C5, to jest w obronie merańskiej podstawowa idea dojść do C5, więc na C5 koń się wymieni za jakąś aktywną figurę przeciwnika. Goniec D6, no. To swego czasu była nowinka. Swego czasu była nowinka. Anand i Barejew grali w tej pozycji czarnymi C5. No. Ale to były dawne czasy. Potem już wszyscy grywali oczywiście goniec D6. Tomek dalej jest dobrym teoretykiem debiutowym. E4, E5. Tu widzimy takie dosyć odważne uderzenie i o co tu chodzi? Trzeba wybić raz. Jak zbije gońcem, o. I teraz powstała pozycja, kiedy mamy 4 pionki przeciwko 3. I 2 pionki przeciwko 3 na drugim skrzydle. Z otwartą linią D. Kto ogląda moje filmy, dziwi się, że bardzo często o tym mówię. Mówię o tym, a pozycja, typowa pozycja gry środkowej jest kiepściutko opisana w literaturze trochę. Michał Szeleszewski liznął tego. Tu każdy gra na swoją przewagę. Ta pozycja, znaczy ta typowa pozycja może powstać w sycylijskiej, w obronie Caro-Kan, we francuskiej, w gambitach hetmańskich, a tu powstała w słowiańskiej. Goniec E3. Roszada. Goniec C5. No gramy wyraźnie na blokadę. Na blokadę i tu niespodziewanie partia się skończyła, chociaż niektórzy próbowali ruchu wieża E8. Po hetman C2, tu grozi F4, więc goniec wiąże piona. Ta pozycja jest dla białych lepsza. No lepsza, co by nie mówić. I białe realizują swoją przewagę w centrum i na skrzydle. Hetmański. Tu Tomek zagrał goniec D6. Ciekawie zagrał, on to wszystko policzył i proszę, kombinujemy jak Kaczoreczek. Nie, Kaczorowski tutaj, nie Kaczoreczek. No w grę oczywiście wchodziło wieża E1, ale takie przygotowania są dla ludzi słabych duchem. Uderzenie w tak zwany najmocniejszy punkt. Okazuje się, że goniec jest przeciążony. Jak zbije tu, wisi goniec, wisi koniś. Trudno odejść konisiem i obronić gońca. Taka kombinacyjka. Tomuś zdecydował się oddać jakość za piona. Podjął bardzo dobrą, męską decyzję. Hetman F8, hetman F3, wieża D8, wieża AD1 i goniec zajął dominującą. Co my tu mamy? Wieża F1, wieża D7, tu można było grać goniec E3. No ale trzeba wziąć pod uwagę, że czarne się ustawiły. Hetman H3. No gramy tu. Chcemy. Tu chcemy. O! Tak nam się podoba. G6. Zauważył. B3. No chcemy konisia wprowadzić do gry. C5. I teraz widzimy, jak czarne sprytnie się ustawiły. Goniec stoi doskonale. Broni tego. Strzela na F2. Czarne mają przewagę na czarnych polach i mają rekompensatę piona fantastycznego gońca równego wieży. Ogranicza skoczka białych. Tu nie ma co się spieszyć, nie ma co matować. Nawet można powiedzieć, że pozycja jest bardzo dobra dla czarnych. Trzeba coś sobie radzić, trzeba wprowadzić skoczka do gry. Można powiedzieć, że mnie Tomek przechytrzył. Goniec B5, próbuje, ten też strzela, o, teraz dopiero zobaczyłem. Wieża D6, wieża D2, bronimy się rękami, nogami. Skoczek E4. I teraz należało zwrócić jakość. I jest szansa, skoczek wchodzi do gry, jest szansa na ratunek w pozycji bez piona. Powieża DE2. Wieża E6. Nie ratuje już wieża F1 z powodu hetmanu 7. Koniec G3. Proszę, jaki cios między oczy. Jaki cios. Atak z odsłony, szach z odsłony. Wszyscy widzą, na co koniec napad. A ponieważ jest szach, też. Hetman bije E2. Trudno obronić wieżę, trudno tu. Koniec dalej nie gra. Róg w tekście nie jest wiele lepszy. A może nawet być i gorszy. Hetman E7. Wieża D1 ucieka. Teraz niezłe było wieża E5. I białe mają straszny kłopot. Straszny. Ale jest niedoczas. Niedoczas zawsze był przyjacielem moim i Tomka. Moim, bo mi się poprawiało. A Tomka, bo mu się różnie działo w niedoczasie, natomiast często z nim przebywał. F3. Teraz czarne zachowywały lepsze szanse. Teraz, o. Pion idzie, atak idzie. Biały król się czuje nieswojo pod obstrzałem dwóch gońców. Na szczęście nastąpiło skoczek G5. Takie narzucające się eleganckie na hetmana. Na hetmana. I po hetman G3 biały miały szansę dostać przewagę. Jednakże tak zwana komedia omyłek idzie parami. Wieża bije E6. Teraz poskoczek E6, goniec C4, no pozycja jest dla czarnych lepsza, goniec lepszy, pion więcej. Jeszcze to nie jest przegrana, jeszcze są szanse na remis, jeszcze jakieś wieczne szachy grożą. W partii odbicie wieży nastąpiło pionem, a żeby jeszcze bardziej wzmocnić gońca i żeby pion poszedł taranem do E4. Ale białe się poczuły lepiej. Hetman G3, E5. Goniec C4, szach. Goniec ucieka z niebronnego pola i bierze udział w ataku na króla. Znowu po króle F8. Czarne dawały wiecznego szacha. Na szczęście dla mnie i nieszczęście dla Tomka. Postawił króla na czarne pole, co się wydawało dobre. I nastąpiła kombinacja. Proszę bardzo, kombinujemy jak Piotr Kaczorowski. Tu jest motyw geometryczny dla wieży, stąd przerywamy się wieżą. Goniec, który jest zagrożony, od razu skoczkiem po biciu skoczka przez podwójne uderzenie wieżą, oddaje się i białe mają za wieżę. Mają wieżę, zaskoczka i pionę. Wydaje się, że to mało. Jednakże nagle okazuje się, że goły jest czarny król, a różnopolowe gońce, które były siłą w ataku, w obronie czarnopolowy goniec się nie nadaje. Różnopolowe gońce, jedna figura w ataku więcej. A jeszcze goniec E7 przedłużało walkę na kilka sekund, no, albo na kilka ruchów. Natomiast po królu F8, kiedy król jest odcięty wzdłuż linii siódmej, można zrobić kolejną kombinację. Kolejną kombinację. Okazuje się, że kombinuje. Proszę bardzo. Kto zakombinuje? Kto pierwszy, ten lepszy. Kombinacją jest ruch H4. Myślę, że te strzałki pokazują wszystko, co powinny pokazać uczciwe strzałki. Koń nie ma odejścia, a jeżeli koń bije, można konia zbić, ale też można dać szacha po prostu. Tomek siłą inercji napadł konisiem na hetmana. Hetman się specjalnie nie przejął, odszedł tak, żeby nie było wideł. Przy okazji przeatakował tu pole. Skoczek obronił punkt F7. Ale padł pion H7 istotny, grozi H5 z matami, z matem na G8. Grozi, no grozi. Hetman D7 grozi. E4. I król se uciekł, ponieważ białe nie mają nic przeciwko wymianie hetmanów. Technicznie mają kompletnie wygraną pozycję, szczególnie o taką. Król odcięty, król pójdzie, weźmie pionka, da mata. Więc po król G2 przedśmiertny szach, tu grozi szach, król G3. I co teraz? Hetman C2, szach, szach i czarne zniechęciły się do dalszego prowadzenia walki. Wydaje się, że słuszne. Zaatakowany jest goniec, grozi jego zbicie. Król niechętnie się wróci, bo hetman może zrobić niespodziankę. Król niechętnie pójdzie w drugą stronę, bo niespodzianka może być taka. Król musi odejść od konisia. Także chyba czarne słusznie zrobiły, że poddały się. Widzimy, partia ostra, kombinacyjna, niepozbawiona błędów taktycznych. Typowe szachy. Typowe ludzkie szachy. Ludzie tak po prostu grają. Raz się jeden pomyli, raz drugi. A komputer, jak już weźmie, to nie da. No dobra. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania.